Koniec procesu byłego oficera Bundeswehry. Jaki wyrok usłyszał? Niemcy, były oficer Bundeswehry skazany za terroryzm. W piątek we Frankfurcie zapadł nieprawomocny wyrok w procesie przeciwko byłemu oficerowi Bundeswehry Franco A. podejrzanemu o terroryzm i przestępstwa zagrażające porządkowi publicznemu. Mężczyzna został skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, informuje portal Dziennika Welt. 33-letni Franco A. został uznany przez sąd za winnego przygotowań do poważnych przestępstw, zagrażających bezpieczeństwu państwowemu, w tym planowanie zamachów na życie wysokich rangą polityków. Zarzucono mu ponadto nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych, a także oszustwo, podszywanie się pod syryjskiego uchodźcę i działania na tle nacjonalistycznym oraz prawicowo-ekstremistycznym. Franco A. został aresztowany na lotnisku w Wiedniu w lutym 2017 roku, gdzie w skrytce w toalecie ukrytą miał naładowaną broń. Po aresztowaniu okazało się, że mężczyzna miał dwie tożsamości: oficera niemieckiej armii Franco A. oraz syryjskiego uchodźcy Dawida Benjamina, którą przyjął mimo braku znajomości języka arabskiego. Zdaniem prokuratury, Franco A. chciał po popełnieniu planowanego przestępstwa rzucić podejrzenie na uchodźców z Syrii. Proces ten pokazał zdolność rządów prawa do działania przeciwko prawicowym terrorystom i ich planom morderczych ataków, skomentował Marcel Merich Zieloni. Posiadane liczne rodzaje broni, listy wrogów i bliski kontakt z innymi prawicowymi ekstremistami wskazują, że Franco A. nie działał indywidualnie, lecz stanowił część brutalnej, ekstremistycznej grupy. Śledztwo w sprawie Franco A. wymusiło także dokonanie zmian w kontrwywiadzie wojskowym, którego zadaniem było kontrolowanie m.in. tego, by w Bundeswehrze nie pracowali ekstremiści, a tym samym nie mieli dostępu do broni. Z krytyką spotkał się także Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców BAMF, ponieważ Franco A. udało się zarejestrować jako uchodźcy z Syrii mimo braku znajomości języka arabskiego i otrzymywać świadczenia należne azylantom. Prowadząc śledztwo w sprawie Franco A., policja dotarła do grup czatowych środowisk prawicowo-ekstremistycznych. Pozwoliło to na rozszerzenie skali śledztwa, m.in. na obszar Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, dodaje Welt.